recepcyjnym pojawią się goście. Osoby te nie dokonywały wcześniej rezerwacji miejsc. Potencjalni klienci zainteresowani są wynajęciem wysokiej klasy apartamentów w Twoim hotelu. Tak. Miały Pani rezerwację z hotelu? A skądże? A po co rezerwacje? Przyjeżdża się ma! My tu z Hongkongu właśnie byle przelaciałyśmy, no. To niech Pani tam zobaczy w komputerku, tak mówię. Ostatnie piętro może być? Czy poprawię Ci usta. Dzień za wygrany, wiedzieli, że wygraliśmy pieniądze. Wygraliśmy pieniądze! Dzień dobry, Marenka. Mamy tu dwie książki. 2700! Wygrałyśmy z zdradzę. To niech szczęście wypali 3000! I ja tak mówię tak. Staszek, ja mam takie marzenie, że chcę w Royal Baltic sobie na apartamencik i tak gdzieś z tydzień czasu sobie pobalować. I Staszek mówi, że okej, jedziemy. I my tak to spontanie, właśnie pieniążki mamy, zdradkę mamy, kapelusze mamy. Bardzo się kosztowały. 1000 zł, pani. To apartamencik, ostatnie piętro z basenem, jacuzzi i... I dziewczynki! Czyli są panie zainteresowane wynajęciem apartamentu. Apartament nasz, dokładnie. Tak jak to sobie zmarzyłeś. Dzwoni, Staszka! Jedziesz czy? Idę! Emeryturkę miałyśmy i 5 lat wystarczyło nam, żeby na tydzień do Ustki przyjechać. Ze Słupska jesteśmy. No niestety, przykro mi, ale nie mamy teraz apartamentów, ale mogę Pani zaproponować bardzo ładne, dwuosobowe pokoje. Chciałaby Pani mieszkać razem w jednym pokoju? W sumie jakąś troszkę to lubię, ale tam, żeby z nią spać, to tam wie Pani. No bo ja hotelowy, to co nam zrobię? Walizki, nasze oczywiście. Mamy piątaka?